11 listopada w katedrze lwowskiej została odprawiona dziękczynna msza święta z okazji 105. rocznicy niepodległości Polski. Mszy świętej z udziałem pracowników konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Lwowie na czele z panią konsul Elizą Dzwonkiewicz, przedstawicielami organizacji polonijnych ziemi lwowskiej oraz licznie zgromadzonych wiernych przewodniczył arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski. Po uroczystościach w katedrze zostały złożone kwiaty na cmentarzu Orląt na Łyczakowie. Ewangelii według świętego. Pozwalasz nam dziś obchodzić 105. Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego. Powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mi wam daję. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Świętujemy dziś kolejną rocznicę, ważną rocznicę odzyskania niepodległości, rocznicę 105. Jest to rocznica odrodzenia się niepodległej Polski. Wywodzimy z niej swoje korzenie i w takie dni jak dzisiejszy kierujemy nasze myśli ku niej, rozważając zarazem, skąd korzenie te wiodą, i co ze sobą w nurcie wielowiekowej polskiej tradycji przynoszą.